Cześć, siemanko, witajcie. Dzisiaj znajdujemy się na polu 3-hektarowym. Orzemy na usłudze około 3 hektarów. I właśnie nam bezpiecznik strzelił. Idziemy wymienić. Orzemy pługiem agromasza. Ciągnik Thomasa Ferguson 8210. Znacie już go z vloga ostatniego. Pług jest czteroskibowy. Każda skiba 50 cm, co daje razem 2 metry. Podniesiemy. No i szukamy dziurki. O! Idealnie. Tylko tu teraz trafić od tej strony. Młotek, dobrze, że wziąłem to młotkiem. Jakiś kamień musiał siedzieć w ziemi i strzelił. Dobra, zabite. O, tam są ziemniaki. A my orzemy, tutaj było po kapuście. I teraz orzemy. W sumie to nie wiem po czym, bo to na usłudze. Nie widzę już, bo stależowane. Ale tutaj ten kawałeczek po kapuście był. Także co? Wsiadamy, cofamy. O, nie za bardzo, żeby w ten kamień z powrotem nie zawalić. Opuszczamy. No i do przodu, hej. O, znowu jakiś kamień, ale nie strzelił łosieśnik. Orzemy 11 biegiem, 9 na godzinę, 1700 obrotów. Sucho, deszcz padał, ale to na to, to jest tak naprawdę mało. Spadło chyba 20 coś litrów u nas przez ten tydzień. Ale to jest wciąż mało, tutaj jest sucho. Pług wychodzi, zwłaszcza na górce. Na dołku to jeszcze, ale na górce to normalnie pług wychodzi. Tylna skiba. I muszę na dociążenie brać, żeby wchodził. I już pół chyba, około połowy już zaoraliśmy, albo no nawet więcej niż połowa już zaorane mamy. Oramy już 1,5 godziny. Także jeszcze myślę, że godzina coś, bo do 1,5 godziny, bo poprzeczniaki jeszcze, to tak się gdzieś zejdzie. Rzepaki ładnie kwitną już naokoło, widać wszędzie. No i już tutaj na przykład już wychodzi pług. Muszę go dociążać, ale to jest robota. O, tutaj już jest piasek, no i już idzie ładnie. Ile ptaków, o mój Jezu. Klimatyzację trochę wyłączę, bo za zimno już się robi. No i co tu więcej, no. Poprzedni vlog się chyba raczej nie bardzo przyjął. Tam było chyba 160 wyświetleń tylko. Zobaczymy jak ten. Myślę, że lepiej trochę będzie.
Wykręcamy, obracamy. Pięknie. Pukam na zabezpieczeniach kołkowych, tak jak już widzieliście, bo pękł mi jeden kołek, już pękł i zakładałem nowy. To jest tak naprawdę druga w tym roku orka w 2020. Pierwszy raz orałem hektar, no, taką łąkę u kolegi, ale no, trzeba było zaorać, to zaorałem. A teraz właśnie tutaj. Ach kurde. No to w tym roku 4 hektary będzie zaorane łącznie. Także nie jest źle. Puk jak na razie dobrze się sprawuje, nie było problemu. Mamy go trzeci rok. Nie. Drugi rok mamy go, przepraszam, drugi rok, drugi sezon będzie. Drugi rok mamy go, ale będzie trzeci sezon już orał. Bo kupiliśmy go akurat na orki jesienne wtedy, 2 lata temu. No to orał potem jeszcze pod pszenicę. I na jesieni jeszcze raz, czyli 3. No i teraz będzie 4 szedł. Możemy tak na około 25-26 cm. Wiadomo, jak wychodzi puk, no to nie ma 20, nie wiem czy jest. Ale no nic na to nie poradzimy, bo to susza po prostu. Susza robi swoje. Miejmy nadzieję, że deszcz będzie padał jeszcze. Bo jak nie, to się zapowiada nieciekawie. Kukurydza. Kukurydza u nas już powschodziła na większości pól, no na wszystkich już praktycznie polach powschodziła. Już ma 2-3 liście na niektórych kawałkach, tam gdzie wcześniej było siane. Na kukurydzę akurat dobrze też zaczął padać, to powyłaziła, można było opryskać od zielska. Oprysk myślę, że poskutkował. Pszenicy teraz sialiśmy w sobotę. Tak, w sobotę sialiśmy trzecią dawkę nawozu azotu w saletrę w dawce 300 kg na hektar. Nie robiłem filmu już, bo rano sialiśmy, to już mi się nawet nie chciało, bo to nawóz musiałem ładować do siewki. Tego to już mi się, mówię, nawet nie będę odpalał ani vloga, ani tego, bo to no i tak sobie od dzisiaj tutaj orzemy. Wczoraj szykowałem właśnie ciągniki puk na dzisiejszą orkę. Paliwo lałem, sprawdzałem oleje, puk trochę przesmarowałem, siłownik. A i kółko, żeby ładnie chodziło. Ziemniaczki ładnie już rosną, wszędzie powychodziły już u wszystkich. Tutaj nawet widać. Ptactwo lata za mną. Dobra, wróciłem po krótkiej przerwie. Przyszedł tutaj właściciel na chwilę na pole i coś tam mi powiedzieć chciał, to a nie chcę, żeby go nagrywać, to wyłączyłem kamerę. I tak to nam tu idzie. Tutaj już teraz lepiej idzie, tam po tej kapuście to było twardo, sucho. Wyciągnęła chyba ta kapusta ten wilgoć do końca, no bo twardo było niesamowicie, puk cały czas wychodził. Tutaj już nie muszę tak do ciążenia naciskać, bo w miarę się trzyma tej ziemi. No sporadycznie jak gdzieś wyjdzie, o tak jak teraz lekko, to docisnę go i jest wszystko dobrze.
bo tutaj studzienka na polu, będzie trzeba omijać. O, tutaj posiana jest chyba pszenica, jara, ale to sucho, nawet wschodzić nie chce dobrze. Wschody są kiepskie, zbóż jarych. Deszczu brakuje po prostu, deszczu. Nadają jeszcze przymrozki, to ciekawe to wszystko, czy to nie zmarznie, no ale może wytrzyma, tam przymrozki to będą może tam 100, minus 1, a czy będą to też nie wiadomo, w pogodzie tak mówią, ale to pogoda, to tylko pogoda. Tutaj jest straszny piasek, ładnie idzie, puk idzie. Na głęboko 26 cm, nawet może tutaj idzie, kółko się zapada i głębiej idzie. Przy pługu nie mam przedpórzek, tylko ścinacze. Nie wiem w sumie co lepsze. Jedni mówią, że to, drudzy, że to. W kukurydzy myślę, że przedpłuszki mogłyby się pchać, jak jest słoma. Dlatego wybraliśmy ścinacze, no. Może przedpłuszki, no przedpłuszki nigdy nie mieliśmy, więc nie wiem dokładnie, ale niektórzy mówią tak, niektórzy tak. Przedpłuszki to trzeba do kukurydzy zmieniać, do zboża zmieniać, bo do kukurydzy są bardziej takie proste. Do zboża są chyba wygięte bardziej. No nie znam się bardzo na przedpłuszkach, ale myślę, że by się po prostu pchało, bo by było mniejsza przerwa i słoma by się wcinała i by pchało się. Tylko że może by lepiej kryło, ale i tak jest bardzo ładnie kryje. Duże odkładnice, więc to może jest tym też spowodowane, że tak ładnie kryje. Mam nadzieję, że będzie więcej vlogów teraz, ale teraz już jest po robocie tak naprawdę. Ta orka wyskoczyła tak znienacka, to mówię, vloga nagram chociaż, bo nie ma teraz roboty, zasiana kukurydza, wszystko porobione. To trzeba czekać, aby do lata i na żniwa. To może być przestój na kanale teraz taki, no ja wiem, około miesiąca może być przestoju. Będziemy się starali coś nagrywać, może z podwórka coś się nagra, vlog z podwórka. Przez to kwarantannę nie możemy się bardzo spotkać też, bo byśmy nagrali razem z kolegą właśnie vloga, z którym mamy razem kanał. Taki już by vlog informacyjny bardziej nagrali, o prowadzenie po gospodarstwach obuch. Mam nadzieję, że jak to wszystko minie, to nagramy razem jakiś vlog, jak już wspominałem w poprzednim vlogu, ale powtórzę i teraz. Myślę, że już tak koronawirus cały ustatkuje się powoli. Teraz jest coraz cieplej, promieniowanie UV coraz większe. Mówili, że to jak jest więcej słońca, to ginie. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej się to skończy. Do szkoły się nie chodzi, to przynajmniej w domu można porobić więcej. Porządki, takie rzeczy można też porobić, jest czas na to. Lekcje zadają, wiadomo. To sporo nawet, ale to się wieczorkiem usiądzie nam na godzinkę, dwie,
to się porobi raz na 2-3 dni, na dwa razy na 2-3 razy na tydzień, to mi się zrobi wszystko. I... Mirca ma ten gościu i 60 bez kabinki. Mały gospodarz. Mówi tym małym pługiem, to by wcale nie zaorał, bo tu sucho, to by nawet nie chciał wejść. Dlatego my możemy. A tutaj takie warzywka. Warzywa głównie, jak widzę, to sadzi się je, uprawia, jak zwał. O. Już tak dużo nie zostało, także mam nadzieję, że jak najszybciej się uwinę z tym. Bardzo ładnie idzie, ale zobaczymy. Pług się trzyma nawet ziemi. Także co, wrócę jeszcze do was może przy wyorywaniu bruzdy, przy miedzy i na powrocie do domu. Także do później. I tak, już skończyliśmy orać. Zjeżdżamy na podwór do domu, na bazę. O. Wyjeżdżamy na drogę. O, jeszcze obrócę, bo zapomniałem obrócić. A wolę mieć pług od strony wywinięty, żeby był od strony pobocza. O. I tak, o, zjeżdżamy. I rozpędzamy się i gazu. No i jedziemy do domu. Orałem 3,5 godziny, 3 hektary. To trochę było zabawy z tymi poprzeczniakami, bo tam takie pół pola było na dwa podzielone. Drugie pół po całości jeździłem. To się trochę zeszło dłużej, ale już wracamy. O, rzepak tu już jaki ładny. Miałem się odpalić, jak wyrywałem bruzdę, ale już w końcu zapomniałem, że musiałem skupić tam, bo tam ta bruzda, jakaś tam miedza taka była. W jednym końcu inaczej, w drugim inaczej się musiałem skupić i w końcu zapomniałem też o włączeniu, wam się, ale przypomniało mi się, jak wyjeżdżałem na drogę, także włączyłem. O, mijamy się z samochodem. Dobra, i lecimy. Ciągnik leci 45 na godzinę. O, się rozpędza. A, 17 wiek, 18. I cyk, idzie 45. Jest 45. Dojeżdżamy do skrętu. Jak dojadę, trzeba będzie pług od razu umyć, zakonserwować znowu, bo już nie będzie nic orane raczej w tym teraz do wakacji. O, krowka.
18 i jedziemy. O, rzepaczek. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten vlog, że będziecie chcieli więcej. Także co wam, co tu wy jeszcze więcej, no łapkujcie, subujcie, komentujcie i to by było na tyle chyba w tym vlogu. Na razie, cześć, trzymajcie się.